Proszę Państwa, no, mamy takie spotkanie związane z takim, powiedzmy, trochę bardziej uroczystym podpisaniem umowy na największe zadanie na terenie powiatu, to jest przebudowa drogi powiatowej Racot-Darnowo-Mała Wyskoć. To jest jak gdyby drugi etap. Pierwszy etap został zrobiony jesienią ubiegłego roku. W tym roku ubiegaliśmy się o środki pomocowe. Ten wniosek został zaakceptowany i z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymaliśmy pomoc w wysokości 50%. Na tą drogę warto podkreślić dzisiaj takie wydarzenie szczególne. Również znaczący wkład udzieliła gmina Kościan. Obecny tu wójt, rada pomogli te koszty, które są po stronie inwestora, czyli drugie 50%, podzieliliśmy się po połowie i stąd też dzisiaj obecność pana wójta. Gmina Kościan aktywnie uczestniczy w tych procesach modernizacyjnych dróg, dając nam większą szansę pozyskiwania środków. Pojedynkę nie byliśmy w stanie złożyć wniosków, mając zapewnione finansowanie w 50%. Samodzielnie przy takich układach w tej chwili finansowych i budżetach nie bylibyśmy w stanie tego robić. Kiedy łączymy budżet gminy i budżet powiatu, mamy szansę takie przedsięwzięcia i takie drogi robić. Co zresztą nie jest to jedyny przykład, bo oprócz tej drogi będziemy robić w takim układzie, kończymy w takim układzie robić pierwszy etap przebudowy drogi Pelikan Kokorzyn Szczodrowo-Sierakowo, gdzie będziemy chcieli złożyć również tej jesieni wniosek o dalszą kontynuację, też w tym udziale tutaj gminy Kościan. To nie tylko ta inwestycja kolejna taka, która na terenie gminy z tym partnerskim udziałem wspólnoty jest, to jest przebudowa chodnika w miejscowości Nacław. Też inwestycja około 1 000 000 zł, gdzie 500 000 pomaga gmina Kościan i 500 000 powiat kościański. Daje to szansę szybszego tempa modernizacji naszych dróg, likwidacji pewnych miejsc niebezpiecznych, no a ponadto no, poprawia się też jakieś łącza komunikacyjne, patrząc w układ strategiczny naszych dróg na terenie powiatu. Przy okazji oczywiście powstają szlaki turystyczne, tak bardzo popularne w tej chwili ścieżki rowerowe, ich sieć na terenie powiatu przybywa. Każda taka modernizacja obecnie wiąże się z przebudową również tej drogi, poszerzając o szlak rowerowy. Tam, gdzie jest możliwość, mieścimy się w pasie drogowym. Tam, gdzie nie ma, prowadzimy postępowanie celem wywłaszczenia gruntów i budowy tych ścieżek. Jest to nie tylko nakaz chwili, ale jest to poprawa bezpieczeństwa, jako że widzimy z jednej strony aktywność mieszkańców w zakresie ruchu rowerowego, pieszego, rolkowego, biegowego, a z drugiej strony na tych drogach pojawia się coraz więcej setek pojazdów powodujących utrudnienia dla jednych i drugich. Każdy rowerzysta na takiej ruchliwej drodze jest pewną przeszkodą, bo to trzeba zwalniać, hamować, albo po łokciu, prawda, mu tutaj jechać, nie? Co też się zdarza, bo to też widzimy, że takie ma miejsce. Firma, która tutaj z nami dzisiaj jest, jest to firma wykonawcza, wybrana w drodze przetargu, zaoferowała najniższą cenę. Myślę, że cena nie będzie przeniesiona na jakość robót, że tutaj będą one również solidnie, dobrze wykonane, tak jak dotychczas, bo firma ta wykonywała, jak mi wiadomo, pierwszy etap, prawda? Tak. Więc jeżeli pierwszy etap odebraliśmy bardzo pozytywnie i mieszkańcy też są zadowoleni, plac budowy i organizacja na placu budowy prawidłowa, trochę terminy tam się przesunęły, bo były kolizje te z przyłączami wodnymi i sanitarnymi, prawda, gdzie trzeba było przy tej okazji przebudować. Tu również będzie komplet tej budowy, bo muszę tu jeszcze podkreślić jedną rzecz. Wójt gminy prowadzi też taką politykę bezpieczeństwa na drogach poprzez modernizację oświetlenia. I tutaj mamy też taki przykład, gdzie ta przebudowa dotyka tego istotnego elementu poprawy oświetlenia i w związku z tym też w tej wspólnocie wzajemnej, powiat i gmina, żeśmy udzielili sobie pomocy. I jeszcze jeden element, który często też musi być brany pod uwagę. Po analizie infrastruktury wodociągowej gmina Kościan postanowiła też wymienić pewne zużyte już elementy zaopatrzenia w wodę. Czyli mamy tu do czynienia z czterema elementami. Przebudowa drogi, budowa ścieżki rowerowej w tych elementach blombujących, które w ubiegłym roku nie były zrobione.
budowa nowego oświetlenia drogowego i przebudowa urządzeń zaopatrzenia wody. I wszystko to razem firma jak gdyby tym jednym przetargiem ogarnia, prawda? Dlaczego tak robimy teraz? Jak wiemy, na placach budów bardzo często, kiedy było 3-4 wykonawców, zaczęły się pretensje, co kto komuś źle zrobił. Kto zagęścił grunt, kto nie zagęścił. Kto uszkodził urządzenia, kto nie uszkodził, prawda? Dlatego taka polityka tutaj przez wójta preferowana w rozumieniu tutaj wspólnoty naszej jest, myślę, bardzo zasadna, bo przy tej okazji mamy załatwione na dziesiątki lat problem i bezpieczeństwa, i komunikacji tej dodatkowej, czyli tych uczestników niechronionych ruchu, oświetlenia dobrego, no i przy okazji też i przyłączyć. Ja myślę, że wójt tutaj też do tego doda te idee, dlaczego akurat tak w tej chwili to jest wykonywane. Żeby za dużo nie gadać, to piszemy umowę, bo jutro trzeba wbić łopatę, prawda, i zacząć robotę, bo jeżeli to ma być 30 wrzesień, to nie można zbędnej zwłoki tutaj robić, prawda? A troszkę pracy tam jest. Troszkę pracy tam jest, prawda? Także pozwolicie, że będziemy sobie tutaj popisywać. Mamy umowę podpisaną, jeżeli myślę, że wszystkie zapisy będą dotrzymane, wykonane solidnie i spotkamy się na otwarciu, jako że środowisko kiedyś deklarowało, że otwarcie zrobi łącznie całej drogi aż z Racotu do Turwi. Będzie trzeba tam pół dnia na to, żeby przejść i popatrzeć. Żeby przejść cały odcinek. Dziękuję bardzo. Dzięki. Okej. Dziękuję bardzo. Cześć. Dzień. Szanowni Państwo, ja się cieszę, że kolejny ładny odcinek na terenie gminy będzie należał do odcinków bezpiecznych, bo przypomnę wcześniejsze tutaj wspólne realizacje odcinka od Nowego Dębca przez Racot do Witkówek, do granicy Czempinia. Stare Oborzyska od Piątki do Betkowa. Tym razem będziemy zamykać odcinek z Racotu przez Darnowo Wyskoć do Turwi. Te inwestycje powodują, że mieszkańcy czują się bezpiecznie, ale mieszkańcy też czują się szczęśliwsi, że mogą mieszkać przy pięknych drogach, czego najlepszym przykładem jest już wymieniona Wyskoć w zeszłym roku. Ja się cieszę, że przy okazji tych inwestycji jesteśmy w stanie tutaj jakby zgrać, synchronizować te prace projektowe dotyczące właśnie to, co mówił pan starosta, wymianę zużytych starych sieci wodociągowych, to są przyłącza, często stare jeszcze odcinki jakiejś azbestowej rury. Ale jeszcze bardziej się cieszę, że dla gminy jest to naprawdę dobry deal, gdzie Skarb Państwa, budżet państwa, czyli dzisiaj Fundusz Dróg Samorządowych, dokłaca do tych inwestycji 50%, 25% dokłada starostwo. I gmina w pewnym sensie za 1/4 buduje swoich środków nowe linie oświetleniowe, które przekładają się na znaczące oszczędności, a nie ukrywam, że też no, poprawę wizerunku, jeżeli chodzi o samą miejscowość. Od ładnych paru lat w ten sposób próbujemy te wszystkie inwestycje powiatowe, ale również gminne kompleksowo tutaj spinać. Nie ukrywam, że jestem bardzo z tego zadowolony. Czasami się zastanawiam, że są samorządy, które jakby nie dopatrują się w tym korzyści. Ja wiem, że nas dzielą granice powiatów, gmin, mamy swoje zadania wydzielone, ale wydaje mi się, że kwestia bezpieczeństwa, ale również poprawy samopoczucia no, naszych i powiatowych mieszkańców jest, wydaje mi się, warte tego udziału i ja sobie życzę, abyśmy z powiatem, czyli powiat skutecznie pozyskiwał w programie Funduszu Dróg Samorządowych kolejne dofinansowania, które pozwolą na kolejnych odcinkach dróg powiatowych na terenie gminy no, te warunki zdecydowanie poprawić. Ta gmina nas prowokuje tymi pieniędzmi, jakżeż tu nie wziąć ich, nie? Dlatego też i te wnioski przygotowywane są w ścisłej konsultacji z gminą, jak ich widzeniu i mieszkańców mają te kolejne drogi być remontowane, bo wiadomo, że tych potrzeb jest bardzo dużo, ale są też drogi o kategoryzacji określonej co do natężenia ruchu, co do łączenia pewnych dróg nadrzędnych lub łączenia terenów, prawda, rozwojowych, aktywizacji.
bo to też musimy uwzględniać, prawda? Jak ta droga wpłynie na rozwój gminy, prawda? Ja często słyszę, że gmina jest bogata, gminę na to stać, ale moi drodzy, no jak nie wykorzystywać okazji budowy choćby tego oświetlenia za 25% wartości? A potem wydaje mi się, że to się samo. Przez lata z oszczędności za energię już się to zwróci. Już nie wspomnę o oszczędnościach, które musimy co roku oddawać na Eneo, oświetlenia, haraczu, jak ja to nazywam, za to, że no, niestety warunki są w Polsce prawne takie, że czy to jest droga gminna, powiatowa czy wojewódzka, za energię oświetlenia ulicznego płaci wójt, burmistrz, prezydent. I za utrzymanie tego. Nie zgadzam się z tym. Powinien każdy zarządca drogi odpowiadać za swoją drogę łącznie z oświetleniem, no, ale póki co prawo jest takie, jakie jest. No i jeżeli my za to płacimy, no też szukamy sposobów, aby te koszty zminimalizować. Jak byłem wójtem, też tak wyzywałem, a teraz jestem starostą, mówię, dobrze, że tak jest. Dzisiaj jeszcze mieszkańców nie możemy poinformować o dokładnej precyzji zamykania, ale tak jak technologia będzie przewidywać, no to tak będą zamykane. Projekt organizacji ruchu zaraz później poszukać go i podpisać, prawda, tak żeby mogli już rzeczywiście rozpocząć. Na pewno w przyszłym tygodniu, jeszcze nie umiem powiedzieć, który to będzie dzień, ale w przyszłym tygodniu. Myślę, że dziś koło połowy tygodnia będą rozpoczęcie robót.